Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106.2 FM. Warszawa pamięta. Wśród mieściu względny spokój. Bolesław Biega, pseudonim Pałąk, ma przy sobie dwa kółka do firanek. Nie są ze złota, ani nawet z tombaku. Zwykłe takie do firanek. Choć w tej chwili na wagę złota. Alicja Treutler, pseudonim Jarmusz, młoda sanitariuszka, na pytanie księdza Wiktora Potrzebskiego, pseudonim Korda, odpowiada tak, tak, tak. Związek małżeński w obliczu boga stwórcy zostaje zawarty. Kółka do firanek zsuwają się z palców, ale i tak są najpiękniejszymi obrączkami i to na całe życie. Gośćmi na ślubie są głównie pacjenci szpitala polowego. Kościółek, ostaniec po szpitalu dzieciątka Jezus, dzieła życia księdza Gabriela Piotra Bodłena, został rozebrany w latach 50. Jak można wnosić po dokumentach biuro odbudowy stolicy, jego los nie musiał być wcale taki. Prawdopodobnie kościółek miał zostać odbudowany i przywrócony do funkcjonowania. Ale tak się nie stało. Wojnę przetrwały na pewno mury zewnętrzne, co dokumentują między innymi fotografie. Dziś miejsce to trudno rozpoznać, tam gdzie stał skromny kościółek, stoi dziś kompletnie nieprzystawalny do skali ulicy i sąsiedniej zabudowy. Szklany wieżowiec. A państwo Biegowie? Owszem, przeżyli wojnę, jeżeli razem do śmierci pani Alicji w 2019 roku. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Czy w czasie swoich licznych spotkań i rozmów z powstańcami trafił pan na historię ślubów powstańczych? Ile takich ślubów było? No i jeszcze taka myśl, że, że miłość zwycięża. Kropka. Ślubu było wiele. Miłość zwycięża, zwycięża chęć życia. Ryszard Bielański, pseudonim Rom, egzekutor z oddziału 993 W, a następnie kompanii zemsta batalionu 5, wspominał: Tak się ułożyło, że pewnego dnia przenocowałem u łączniczki o imieniu Grażyna. I tak już zostało do dzisiaj. Państwo Bielańscy, Ryszard i pseudonim Ania, łączniczka Armii Krajowej pochodząca z Podkowy Leśnej, córka oficera kontrwywiadu II RP, przeżyli ze sobą ponad 72 lata. Stalowe związki i wieczna miłość bardzo często opiera się na wspólnym przeżywaniu i wspólnej umiejętności adaptacji do kryzysowych sytuacji. W przypadku pokolenia żołnierzy Armii Krajowej i powstańców warszawskich miłość hartowała się w ogniu. Chęć życia jako egzystencjalna, a czasami po prostu czysto biologiczny fundament bytowania i współbytowania pojawiał się nawet w najtrudniejszych i najtragiczniejszych okolicznościach. Miłość do ojczyzny, miłość do miasta, ale i miłość do drugiej osoby. Nie byłoby powstania bez miłości, a wielu miłości nie byłoby bez powstania. Kim była moja żona? Moja żona była z Batalionu, jak wspominał ówczesny młodzieniec o pseudonimie Wypad. <laughs> Bardzo dziękuję. Skoro miłość, przyznam, że często obruszam się na takie proste schematy. Wyjałowione wspomnienia, pamięć o powstaniu sprowadzającą się do entuzjazmu pierwszych dni, młodości, przyjaźni i właśnie miłości. Obruszam się mimowolnie, bo wiem, że to wszystko było okupione krwią i umieraniem po prostu. Ale jednak miłość w tym wszystkim była kluczowa. Może także miłość do miasta, choć to brzmi jak paradoks. W kontekście tego, co miasto spotkało, nie chcę ocierać się o patos w żadnym wypadku, ale czym to wszystko by było, gdyby nie właśnie ona? Ale te śluby powstańcze, o których mówiliśmy, to przecież nie fikcja literacka, tylko jedno z oblicz tamtych dni. Kitel sanitariuszki zamiast białej sukni. Jakaś panterka, zdobyczna bluza wojskowa zamiast marynarki. Kółka do firanek. Zamiast obrączek. A ksiądz błogosławiący Parze Młodej już za chwilę stawał przecież nad kolejną prowizoryczną mogiłą i grzebał kolejnych zabitych. Niektóre małżeństwa trwały bardzo krótko, dopóki śmierć. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej.